Witajcie w kolejnym odcinku z Doliny Zombie. Właśnie po prawej stronie mijamy kanion troli. Mamy znaleźć jegomościa znajdującego się w jaskini jakiejś, tak? Jakimś myśliwym, więc lecimy. Ja tą jaskinię znalazłem. Tutaj po drodze kilka zombiaków wybiłem i jeszcze wam pokażę statystyki mojej postaci. Zawsze to robię na początku odcinka, tak żebyście wiedzieli mniej więcej jak wygląda mój postęp od ostatniego materiału. Tudzież kilka chyba punktów expa zdobyłem. Dobrze, ja widzę tu jaskinię z myśliwym. Myśliwy się nazywa Pilar. Chyba cię znalazłem. 500 expa. Co? Co ty gadasz, typie? Powiedzmy, że potrzebuję twojej pomocy. Mojej? A w czym miałbym ci pomóc? Od razu uprzedzam, że nie mam zamiaru dzielić się z tobą jedzeniem i piciem. Na to nie licz. Absolutnie nie o to mi chodziło. Więc przejdź do rzeczy. Wiesz, gdzie znajduje się kanion troli? Oczywiście, że wiem. Niedaleko stąd. A co? Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz się tam udać. Byłbyś skończonym kretynem. Właśnie o to chodzi, że muszę się tam udać. Ale po co? Potrzebuję quatrola. Nie pytaj w jakim celu. Zaraz. Nie za bardzo rozumiem. Chcesz pójść na pewną śmierć tylko po to, żeby zdobyć, co i tak ci się nie uda, kieł trola? Rozumiem, jakbyś chciał zabić tego bydlaka dla mięsa, ale dla jakiegoś durnego kła? Po prostu jest mi bardzo potrzebny. Pomożesz mi? Jeżeli nam się uda, mięso i futro będziesz mógł sobie zatrzymać. Nie ma mowy. Na razie niczego mi nie brakuje. Chociaż... Chociaż co? W kanionie troli znajduje się pewien piedestał. Posłużył on magom podczas tworzenia bariery. Dam sobie rękę uciąć, że znajdziemy tam coś bardzo cennego. Jeżeli uda nam się pokonać tego trola, chcę mieć to, co znajdziemy przy piedestale dla siebie. Zrozumiano? Oczywiście, będziesz mógł zabrać sobie co tylko zechcesz. Poza kłem. Dobra, w takim razie powiedz, gdy będziesz gotowy. No ja jestem ready. Jestem gotowy. Ruszajmy. No ruszajmy, ziomek, bo nie ma czasu do stracenia. Dobrze by było tego trola jak najszybciej załatwić. Zgaduję, że to będzie nieożywiony troll, czy nieumarły troll, skoro pełzacze nawet były nieumarłe. Trafiliśmy krwiopijców nieumarłych, to troll również musi być nieumarły, tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, stary, bo to nie w tą stronę, nie? Ja bym chciał ci powiedzieć, dokładnie w tamtą, tak, tędy. No dobrze, Pilar. Ja ci mogę sam poprowadzić tam, to nie jest jakaś trudna droga. Grając w Gothic 1 też trolla tam musiałem zabić. Pozbyłem się kilku zombiaków na trasie, więc to powinno być dużo łatwiejsze. Przynajmniej nie będziemy się musieli zatrzymywać, żeby walczyć. Biegam z pochodnią, no bo i tak staram się rozjaśnić nagrywanie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie trochę jaśniejszy niż te wcześniejsze. Natomiast i tak jest ciemno, a zauważyłem, że z pochodnią, gdy się biega, no to jest zdecydowanie lepiej. Więc tak też teraz postanowiłem grać. Czemu się zatrzymaliśmy? Widzisz ten obóz? No widzę, i co z tego? To obóz bandytów Quentina. Cholera, tak teraz sobie pomyślałem. Naprawdę chcesz zaatakować tego trolla? Wiesz, chyba nie damy sobie rady. Skończ biadolić. Zgodziłeś się mi pomóc, więc chodź. Ale sprawdźmy może najpierw obóz bandytów. Może ktoś tam przeżył i nas wesprze, co? Bandyci i pomoc, tak? Żyjemy w takich czasach, że nawet największa łachudra może zmienić się o 180 stopni, a najwierniejszy przyjaciel stać się twoim wrogiem. Sprawdźmy go, jak już jesteśmy. Może znajdziemy tam coś przydatnego. Dobra, niech będzie. Prowadź. No oczywiście, że się tam przejdziemy, ale ja coś czuję, że tam mogą być nieumarli, więc sobie najlepiej grę zapiszmy. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Jeszcze chwila, bo ci bandyci są bardziej w środku. Tutaj widzę, że drabina, można będzie się wspiąć pewnie. Dobra, to jest dobry moment. To będzie 18 save, 18 odcinek już mamy. Kurczę, już naprawdę dużo. No i lecimy. Pilar, mam nadzieję, że wiesz, co robisz i że nie jesteś zbyt słaby, bo coś czuję, że żaden bandyta nie przeżył. No pewnie. No chodź.
Dobra. Tak jest. Dobra. Tak jest. No chodź tutaj. Chodźmy, wywapmy ich powoli. Tak jest. Ja go trafiłem. Dobra. Zapiszmy grę. Pod czwóreczką wydaje mi się, że to jest spoko opcja. Dobra, sytuacja jest skomplikowana. Czas trochę pomachać mieczem. Tak jest, dobra, łowca będzie już mój. Tak jest. Pilar tutaj też się zajmuje odpowiednimi zombiakami, więc będzie łatwiej. Dobra, ja go pokonałem. Jednego mniej. Dobra, zapiszmy grę. Zapiszmy grę, się dużo dzieje. Dobra, ładuj w niego. Jezu! Wow! Dobra, ja tego wojownika przejmę. Tak jest. O Jezu. Ojejku, co to było za starcie. Mamy maczugi, ćwiekowane maczugi. Maczugi. Tutaj trochę tych zombiaków się pojawiło. Dużo bandytów, dużo bardzo bandytów. Maczuga kolejna, uff. Ale już jest chyba po starciu, w większości po starciu. Tam widzę, że jeszcze jakieś zombiaki są. Ćwiekowane maczugi, okej. Okay. To jest miecz jakiś. Dobra, ja jeszcze tych zombiaków bym pokonał. Chodź tutaj. Chodź. Pojedynczo to was łatwo załatwić. Nie no, musisz wyjść stamtąd. Tak jest. I jeszcze ciebie bym bardzo chciał tutaj pokonać. Ty tutaj tak, chodź tutaj, chodź ją. Dobra, nie jest żaden przeciwnik dla mnie. Taki bandyta. Ani umarły. Natomiast faktycznie trochę tutaj psuje mi zdrowie, więc trzeba uważać. Jaka jest strzała, okej. Okay. Czy coś tutaj ciekawego jest? No, widzę, że coś tutaj było kiedyś, był jakiś obóz. Natomiast za wiele to z niego no, nie zostało. Tutaj widzę pusto, żadnych skrzyń nie ma, żadnych ciekawostek też nie ma. Tutaj bragu sobie przeskakuje. Okej, tutaj pusto. Dobra, chyba czas najwyższy. Tutaj też skrzynie widzę puste. Dobra, wracamy. Chodź, ziomuś. Udało nam się, myśliwy. Świetna pomoc. Nawet mnie nie wkurzaj. Widzisz te jaskinie? Najwidoczniej to tam bandyci gromadzili zrabowane towary z konwoju. Sprawdź to. Może znajdziesz tam coś ciekawego, a nuż coś, co pomoże nam z trolem. Obyś miał rację. Dobra, ja to, co tam już widziałem... Teraz trochę pomachać mieczem. No to zombie. To zombiaka. Natomiast bandyta to nie jest żaden trudny zombiak. No i spoko. Topór, fajnie. Jest piwo. Tutaj widziałem wytrych, piwo. No browary to nie za bardzo nam pomogą. No ale trzeba je też zgarniać, no bo potem może się gdzieś naprawić. Tutaj widzę skrzynia jakaś przewrócona. Jest i strzała. Może się ten naprawi błąd związany z fiskiem, bo to chyba on miał nam normalnie coś tam dawać. Tutaj widzę, że topór, tak? Ale o, jest. I można go wziąć. Dawać, ale chyba jest jakiś błąd z nim związany. Dobra, jest jakaś skrzynia. Jest otwarta. Mamy dużo bełtów, dużo strzał, bardzo dużo rudy. Nieźle ci bandyci zgromadzili. I zmniejszenie potwora. O! I to jest chyba to, o co nam chodziło.
Zmniejszenie potwora, gdzie to mamy do użycia? Dawaj, 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 dawaj. Uzdrowienie to nie, światło to też nie. Zmniejszenie potwora, piątka. Super, możemy z tym coś zdziałać. Fajnie, że tutaj przyszliśmy, bo w sumie powinno być nam dużo, dużo łatwiej pokonać tego trolla. I co, masz coś? Tak, ten obóz to strzał w dziesiątkę. Mam zwój pozwalający zmniejszyć dowolnego potwora. Naprawdę? A to ci dopiero. To się nazywa mieć farta, co nie? Tak, nie zwlekajmy. Ruszajmy na trolla. Chodź za mną. To nawet nie tyle fart, co po prostu dobrze zaplanowany quest. Idziemy po prostu do obozu bandytów, żeby zdobyć coś, co nam się niewątpliwie przyda i bez czego pewnie nie mielibyśmy szans. Więc jak najbardziej popieram właśnie takie questy. Dobrze, z tego co widzę, no to teraz Pilar znowu się oczywiście zbugował troszkę. No weź Pilar, idź stąd. O, teraz poszedłeś. No ja ci chciałem pomóc i to pewnie dzięki mnie oczywiście. Lecimy dalej. No Pilar, ej. To jest jednak problem z tymi postaciami niezależnymi, znaczy niezależnymi. No trochę wspomagają nas, więc są w pewnym sposób trochę zależne. Tutaj jeszcze wejdę może poza nagraniem, zobaczę czy czegoś tutaj nie ma. Natomiast lecimy z tym Pilarem, ja już muszę przyszykować zwój. No trochę zdrowia nie mam już na full, ale wydaje mi się, że Pilar ma, a więc przytankuję tego trolla. Najważniejsze to jest to, że jak ja użyję zaklęcia na trolla, to najważniejsze zdecydowanie jest to, żeby mi Pilar tego trolla nie zabił. Dobra, oto plan. Ja postaram się odwrócić uwagę tego bydlaka, a ty rzuć na niego zaklęcie. Też o tym myślałem. To co, gotowy? Oczywiście. Koniec. O, tu widzę jakieś serafisy, twardzienie. O, stary, gdzie ty jesteś? Napój. Ciekawe co znaleźliśmy, twardzień, czarne ziele, twardzień. Dobra, piątka, nie? Zmniejszenie potwora. Ty. Lecisz tam? Dobra, zapiszmy sobie grę. 18 zapis. Dobrze by było to zrobić po prostu. Żeby, no tam trochę z expa straciliśmy, no ale trudno. Ale tutaj zapisujemy sobie, żeby nie umrzeć podczas gdy on będzie tam z tym trollem walczył. No, Pilar. Weź na siebie tego giganta. No i dobra, używam tego zaklęcia i co? No chodź! Tak jest, mam 2000 expa i mam trolla kieł. Pięknie! Haha, nie wierzę, udało tak nam się. Tak, było ciężko. Dobra, masz kieł. Pójdźmy teraz sprawdzić ten piedestał. Chodź za mną. Tylko uprzednio użyj tego kołowrotu za nami. Tak jest. Kurde, to nie było łatwe, zdecydowanie nie było łatwe. Na co jeszcze najważniejsze, udało nam się, więc jestem bardzo zadowolony. Zapiszmy tutaj grę pod czwórką. Chociaż mi się wydaje, że trudniejsze zdecydowanie, no to była ten obóz bandytów. Dobra, i lecimy. No ja coś czuję, że muszę wyciągnąć miecz. Chodź Pilar. Pilar? Idziesz? Dobra, i za Pilarem, nawet trochę przed nim może. Z tego co pamiętam, tam harpie były w Gothic 1. Więc jestem raczej pewny, że tam będą pewnie nieumarłe harpie, skoro to był nieumarły troll. Prawda? Prawda? Pewnie tak. Byle nas nie załatwiły. Dobra. Chodźcie. Tak jest! I harpie załatwione. Gdzie jest Pilar? Zapiszmy grę. Tylko może pod szóstką. Żeby nie tak szybko. Ej, Pilar mi zniknął gdzieś. O, jesteś Pilar. Dobra, ja sobie piekielniki mogę zebrać. W czasie, gdy ty po prostu robisz tutaj nie wiadomo co. No weź, no nie możesz przejść po prostu, gościu. To nie jest trudne. No chodź, to naprawdę nie jest trudne tutaj wleźć. Ja wlazłem za pierwszym razem, nie? A ty masz jakiś problem. Ale harpie pokonane. Kamień ogniskujący. Harpie, nienawidzę tych latających suk, a ich tarcia w szczególności. Dobra, sprawdź co jest w tej skrzyni. No to sprawdzamy.
Otwarta. Amulet pradawnych, 80 punktów życia, widzę, niezłe. Widzę, co tam masz. Pamiętaj o naszej umowie. Oddaj mi ten amulet. Wedle umowy, proszę go. Nie, przyda mi się znacznie bardziej niż tobie. Ja jestem słowny. Wedle umowy. Proszę, weź go. Dzięki. Dobra, ja spadam do mojej jaskini. Coś czuję, że zaraz zrobi się tu niebezpiecznie. No, też tak czuję. Kamień z kanionu troli, zgarniamy. Przy okazji, trochę życia by się opłaciło uzdrowić, więc ten napój i ten mniejszy by się przydał. Okej. No to mamy fajnie. Teraz pilar sobie tutaj idzie. Mam nadzieję, że go nic nie zeżre, bo pewnie coś się pojawi. Dobra, piekielniki zgarnięte. Mam nadzieję, że też nie jest jakoś mega ciemno i to wszystko widzicie. Piekielnik kolejny zgarnięty. I chyba tutaj więcej nie było, a jeśli było, no to ja tutaj sobie przyjdę poza nagraniami. To po prostu ogarnąć. Okej, ja już coś tam widzę. Widzę cię. Pożeracze. Czy to jest trudne do pokonania? No chodź. Że tak pojedynczo, nie? Pojedynczo, a potem te dwie sztuki naraz. Wydaje mi się to dobrą opcją. Wygląda jak brzytwa. No trochę użarło. Trochę użarło, nie powiem. No chodź. Chodź tu jeszcze raz. O dobra. Lezie ten. Dobra, póki mi tutaj ten myśliwy nie przyszedł, to mogę sobie tak robić. No bo szkoda mi było, żeby mi on expa zmarnował. Natomiast z tego co widzę, to on raczej się nie śpieszy i po prostu znowu się myli, jeśli chodzi o drogę. Więc okej. Dobra, trafiony, 290 expa, nieźle, nieźle, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem pod szóstką. Dobra, pokonamy tego ostatniego pożeracza, no i się spotkamy w zamku po prostu, bo wydaje mi się, że nie stoi nic nam na przeszkodzie, aby się po prostu do tego zamku udać. Tak jest, chodź tutaj. Dobra, no trochę nas udziałał. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj zabiłem wszystko, co trzeba było zabić. Lecę do zamku, no i też tam się spotkamy, żeby po prostu nie przedłużać. No i jesteśmy w zamku, moi drodzy, natomiast nie widzę Torusa. Nie wiem, co się zadziało. Lepiej zapisać w takim przypadku grę. Może być jakiś bug. W ogóle ludzi tutaj nie ma, o co chodzi? Strażnik, okej, dla kogo w ogóle tego... Dla Bartolo. Miał Egon sobie... Co to za zgromadzenie? Ej, no co się dzieje? Jeśli myślisz, że... Gdzie jest Bartolo? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Zawsze... Witaj, przyjacielu. No witaj. Mam ten cholerny kieł. Czyli jednak jakiś troll przeżył. Ha, gdyby był to zwykły troll. A co z nim nie tak? Wyglądał jak zombie troll. Jeżeli tak to mogę nazwać. Całe szczęście nic ci się nie stało. Proszę, weź ten miecz. Kiedyś go używałem. Może jest lepszy od twojego. Dziękuję. Udam się teraz do Gomeza. No i tak się składa, że Gomez stoi tutaj. Witaj! Jesteś już. Co tu się dzieje? Właśnie będziesz świadkiem egzekucji tego parszywego złodzieja. Nie ma innego wyjścia? Nie. Muszę być konsekwentny. Słuchajcie wszyscy! Ten łajdak okradał nas z racji żywnościowych. Naszych racji. Nie przestrzegał on zasad i zdecydował się kraść żywność, mimo że jest ona nam wszystkim bardzo potrzebna. Teraz powinien ponieść zasłużoną karę. Niech to będzie przestrogą dla wszystkich, którzy mieliby zamiar postępować jak on. Wykonałem zlecenia Bartolo.
To dobrze. Jestem zadowolony. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Masz dla mnie coś jeszcze? Właśnie. Przemyślałem sobie sprawę z obozem zwiadowczym. I jakie wyciągnąłeś wnioski? Nie ma sensu trzymać tamtych ludzi. Cel tego obozu już dawno nie istnieje. Odkąd nie ma na co polować, ci ludzie czekają tam tylko na śmierć. Trzeba ich stamtąd wyciągnąć. Zgaduję, że to będzie moje zadanie, tak? Dokładnie. Udaj się tam i przekaż Fabianowi, że mają wracać do zamku. Wiedzą, jak tu się dostać. No dobrze. W takim razie ruszam w drogę. Przykończ go! Zasłużył na to! Przepuść mnie! No i Skorpion nie żyje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł zabijać. Tutaj nic nie ma nawet u Skorpiona. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł go tak zabijać, no bo jednak zombiakiem się może stać, a to nigdy nie jest dobry pomysł. Skati, masz coś dla mnie? Nie. W ogóle nikt nie ma nic dla mnie, więc chyba, moi drodzy, po prostu udamy się do tego obozu zwiadowczego. Tam też się spotkamy, no i zobaczymy, co ciekawego na nas czeka. Gomez sobie został. No dobra, do zobaczenia w obozie zwiadowczym. Moi drodzy, mijałem właśnie chatę Kawalorna i odkryłem, że ktoś tu jeszcze stoi. Kim ty jesteś? Harag! Widzę, że dość szybko się spotkaliśmy. Tak, Kawalorn był bardzo zadowolony, że z nim tu zostanę. No i pięknie, czyli Harag, Kawalorn, chcesz coś pogadać? Nie, koniec. No to moi drodzy, ja kontynuuję dalej podróż, no i tym razem to już faktycznie. Dobra, jesteśmy niedaleko obozu. Zobaczyłem tutaj szczaw błękitny, więc zatrzymałem się, żeby wam pokazać, że tutaj jest lokalizacja tej rośliny. No aż z racji dosłownie tego, że kilka kroków dalej mamy obóz, no to już nie przerywałem nagrania. Okej. Nowy wpis w dzienniku się pojawił. Chyba tutaj zaszło coś, czego się nie spodziewaliśmy. Trzeba poinformować o tym Gomeza. Wszyscy nie żyją, natomiast ja zapiszę sobie grę i pokonam te zombiaki. Do usłyszenia za chwilę. No i witajcie, ja tutaj po prostu przeszedłem się, no i chciałem zobaczyć, czy są jakieś poszlaki, co może tutaj się stało. No ale nie widzę, po prostu było kilka zombiaków, to nie były jakieś mega trudne zombiaki. No ale wolałbym po prostu zgarnąć wszystko, no bo co ma się zmarnować. Widzę, że Fabiana nie ma, dziwne. Bo widziałem strażników, natomiast Fabiana jako takiego chyba nie widziałem. Pogard. Dobra. Jest i strażnik, okej. Tutaj nikogo nie widzę. Dobra, tutaj widzę. To jest strażnik, dużo strzał ma. Tu byliśmy razem. Więcej ciał tutaj nie widzę. Chyba ktoś ocalał z tego obozu, ponieważ no nie ma wszystkich, tak? Nie ma wszystkich ciał, zdecydowanie, no strażnicy, głównie jest dużo strażników, dużo fajnych fantów mają, więc to zdecydowanie polecam pozbierać, ale Fabiana nie widzę. Widzę po prostu strażników, żadnych bohaterów imiennych, tutaj jest po prostu wojownik. Dobrze, moi drodzy, więc ja lecę szybko wrócić, tutaj coś się pojawiło, nie, lecę szybko wrócić do Gomeza, zdam mu raport, natomiast tak jak widzicie, nie ma tutaj jakiejś postaci z imionami, więc tyle dobrego, do zobaczenia, moi drodzy, na zamku. No i wróciłem, moi drodzy, do zamku. Hej, Bragusie, Damarok chciał się z tobą widzieć, mówi, że to pilne. No to do Damaroka, Damarok... Czy to jest ten w piwnicach? Chyba ten w piwnicach, więc lecimy jak najszybciej do piwnic. Mamy jeszcze dosłownie minutę nagrania, bo chciałbym się mniej więcej wyrabiać w 25 minutach, więc chyba jeszcze i do Gomeza zdążymy zajrzeć, a jak nie, no to po prostu skończymy to nagrywanie piwnicami, no i w przyszłym odcinku zobaczymy, co Gomez powie na to, że niestety jego obóz zwiadowczy został zmasakrowany. Dobra, drzwi. Siema, stary. Oderwij się od tych ksiąg. Witaj. Bragusie, o co chodzi? Słyszałeś złe wieści? Chyba nie. A co się stało? Jeden z chorych niedawno zmarł. Znachor twierdzi, że wirus był po prostu za mocny. Gomez ślepo w to uwierzył. Jestem pewien, że to właśnie on bezpośrednio przyczynił się do jego śmierci. Słuchaj, trzeba się go pozbyć z zamku. Ten facet ma nie po kolei w głowie.
Nie możemy czekać, aż kolejnego człowieka wtrąci do grobu. Co zamierzasz zrobić? Muszę prosić cię o pomoc. Jestem pewien, że to właśnie ty będziesz najlepszą osobą do wykonania tego zadania. On cały czas mnie obserwuje. Czuję to. Nie zdziwiłbym się, gdyby chciał się mnie pozbyć. Trzeba udowodnić mu winę. W jaki sposób? Nawet jeżeli powiedziałbym Gomezowi, że koleś jest stuknięty, to raczej zbagatelizuje sprawę. Najlepiej nakryć go na gorącym uczynku. Musisz spróbować pogadać z chorymi w jego komnacie. A czy Znachor nie przebywa tam praktycznie cały czas? Trzeba dowiedzieć się, kiedy opuszcza swoją komnatę. Dlatego popytaj ludzi, może ktoś coś wie. Daj mi znać, jak już się dowiesz. No i moi drodzy, w przyszłym odcinku czeka nas więc kolejne śledztwo, jak pozbyć się Znachora. Poinformujemy też Gomeza. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Oczywiście pokazuję wam statystyki postaci na koniec, jak wyglądają zadania i do zobaczenia następnym razem. Hej!